Kurczę, człowiek przyjeżdża z roboty i skrawek dnia tylko jest. Ale tu nasiona już wiszą. Ja cię nie mogę. To jest wielka, patrzcie, jaka wielka kiść. No to waży z 10 kilo. No sakra, żartuję, jakieś 5 kilo na pewno. Dzisiaj już na pewno nic nie zrobię. Jest późno, zaraz będzie ciemno i w ogóle zimno i nie będzie mi się chciało robić. Ale jutro plan jest, że muszę jakiś domek uszykować na to. Roztrata to jeszcze da sobie radę, ale muszę jeszcze wymyślić coś. No coś zrobić na kordylinę. Takie cztery nóżki zrobię. O, z takim marginesem większym. Tam, żebym mógł znicza wkładać. To będzie z niczem. No z niczem to będzie ogrzewane. Nie będę tu żadnych kabli, prądów i takich innych rzeczy wkładał. I zobaczymy, czy podoła. Na pewno podoła. A liście to się zwinie do osłony. O właśnie. Kurczę, ręką tego już nie idzie ogarnąć. Ale jest wielgachna, powiem wam. Miałem ją zmierzyć. No i może ją jeszcze zmierzę, ale nie dzisiaj. Dzisiaj... A! Jakieś minus 11 mi się pokazuje za tydzień. Oczywiście nie będę ubierał palm, bo to nie ma sensu. Ale tą małą karłatkę mógłbym sobie czymś owinąć. A na tą dużą karłatkę, tą tu, ona jest taka słabsza. Żółtawa, w taką żółć wpada. Chciałbym ją troszeczkę oszczędzić. Więc po prostu narzucę na nią, albo też po prostu owinę agrowłókniną na tą jedną noc, a później znowu ma być normalnie, maksymalnie minus 4, 2, a w nocy, a za dnia na plusie, to tylko jedna noc tam pokazują minus 11. Tu przy domu na pewno nie będę miał takiego mrozu, no ale mimo wszystko ją, tą owinę i tą malutką, całej reszty nic nie robię. A, i kordylinę właśnie chcę osłonić. I tam wrzucę do środka jakiegoś podpalacza, żeby grzał. Bo kordylina nie jest za twarda, po drugie to jest pierwsza zima w gruncie, więc w przyszłym roku, jak trochę podrośnie, to będziemy hartować do minus 10. Tak jak palmy, kiedy będę palmy ubierał, to i kordylinę też ubiorę. W tym roku jak z dzieckiem, jak z jajkiem, no niestety. A tak to nic. Aha, w tym roku jeszcze jest plan, że owinę agrowłókniną, ale tylko owinę, figi. Nie będą odsłonięte na te mrozy. Ja wiem, że i tak te gałęzie polecą do świętej palmy, no ale po prostu przemarzną. No, ale żeby ten pień nie przemarzł i tak dalej. No agrowłókniną będzie osłaniać od tych wiatrów zimnych z zachodu. Dzisiaj będziemy sobie... Znaczy dzisiaj mam plan przesadzić, a wy będziecie sobie oglądać, a ja mam plan przesadzić. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to się nazywało. Co to było? To jest Dracena Drago. Dobrze mówię? No, tu już nie za wiele się odczyta. Ale dziwne, zobaczcie. Karteczka była szczelnie przyklejona taśmą, a mimo wszystko i tak jakoś tam się dostało i nie idzie przeczytać. Przeplewie z tego dziadostwa. To jest suchutkie, leciutkie. Dracena Draco. To takie wielkie rośnie, grube takie. No jak juka wygląda. Zobaczcie, ile wypuszcza liści. Przyrost ma fantastyczny, tylko z tego co ja widzę, to już nie może przyrosnąć w korzeń. Dam taką troszkę większą doniczkę, żeby nie hamowała, tylko rosła fajnie. Rozrośnie mi się przez zimę w doniczce w korzenie, a na lato już będzie petarda. To jest ciepłolubna roślina, więc nie zimuje jej w zimowni. Chociaż muszę poczytać, czy takie 8 stopni by nie zaszkodziło. Bo jak nie zaszkodzi, to wolałbym, żeby sobie spoczywała, nie rosła, a na lato, żeby ruszyła. Ale z drugiej strony, jak to w tamtych krajach rośnie 24 godziny na dobę, okrągły rok, to czemu u mnie ma nie rosnąć? Też będzie rosło. No nic, wyciągam z tej doniczki, zobaczymy jakie gabryła korzeniowa jest i przeplewie od razu z tych chwastów. I widzimy się zaraz.
wczajcie temat, jakie czerwone korzenie. Fajna sprawa. No i tak mówiłem, no przerosła tą doniczkę. I w ogóle ziemka jak przeschła. Suchutkie. Psztyk. No, w tym to będzie się ładniej nawet prezentowała. Gdzie to taka donicka, malutka. Ziemkę mam. Nie było lipy, zaopatrzyłem się ostatnio. Jeszcze mam chyba dwa worki. Wykupiłem wszystko, co było w sklepie. Tam za wiele nie mieli, chyba 6 sztuk czy 7. Wziąłem wszystko. Ja nie będę jeździł co 5 minut, a co chwilę jest jakiś problem z tą ziemią, że nie ma i trzeba jechać i kupić. Tak teraz nie będzie problemu. Wejdzie tutaj ziemi. Cały ten worek wejdzie. Tak się wydaje, ale... Ale ta doniczka jest wielka. Ona to jest chyba, nie wiem, 5-litrowa? Na pewno nie jest 5-litrowa. Gdzie tu 5-litrowa? To skurcze, będzie widać? A, nic nie widać, albo widać. Nie widać. Muszę te bryły rozwalić. Ta ziemia jest trochę zmarznięta, bo znaczy nie jest zamarznięta, ale jest lodowata. Nie wiem, czy szoku nie doznają te korzenie. Życie. Wniosę do domu, to się zagrzeje. O, właśnie. Zawsze tak waliłem tej ziemi po brzegi, a potem wysypywała się ziemia i nie było nawet jak podlać. Teraz zmądrzałem, że trochę niżej. Darku, ta centymetr tej ziemi nie polepszy sprawy, a przynajmniej jest jak podlewać. Zawsze mi zarzucano, że ja oszczędzam ziemię, a wcale nieprawda. Ja wcale nie oszczędzałem ziemi, tylko ja chciałem tej ziemi jak najwięcej na spód. Dawałem wysoko roślinę i z tej rośliny korzenia aż wystawały i nie były przysypane. I każdy mówił, mało ziemi. No nie mało ziemi, tylko już nie było gdzie jej dosypać. Teraz, tak jak mówię, no 2 centymetry mnie nie zbawi, a będzie caca. Po drugie, jest jeszcze tej ziemki. Nie. Dobra, zasypuję, widzimy się zaraz. No i wszystko cacy, jaka ze mnie jest łajza. Chyciłem w ten sposób, chciałem podnieść i patrzcie, złamałem sobie doniczkę. Ja cię nie wierzę. Jeszcze gdzieś tutaj podkładkę. Jak on się nazywa? Spodek miałem. O, tu jest! Spodeczek potrzebny, a zwłaszcza teraz, jak rozwaliłem doniczkę, że jak będę podlewał, no i znowu popełniam ten sam błąd. Tada! I do domu. Bambus, nowe pędy. Nie usychają te listki. Kurczę. Wypuszczał fajne pędy z każdej strony. W końcu się zagęścił korzeniowo i wypuszcza nowe pędy. O. Ale nie wiem, czy się nacieszę na wiosnę. No nic. Zostawiłem syf, jak zawsze. Idę chować to do domu. Zimno bardzo, nie wiem, chyba jest koło zera. Trzymajcie się. Yo.